Są z nami przedstawiciele głównej gwiazdy 32 Vincentiane zespołu Sam & Greg. Przed chwilą skończył się wasz koncert, było czadersko. Jakie macie wrażenia? Nie wiem, mi się wydaje, że to był w ogóle jeden z fajniejszych koncertów, jeśli chodzi o energię publiczności. Dawno się spotkałem z czymś takim, że po prostu publika bardziej szaleje niż my i było naprawdę super. Ludzie, wiara i muzyka to trzy podstawowe hasła Vincentiany. No właśnie, jak oceniacie ludzi, jak oceniacie publikę? No tak jak Marta wspomniała, no to było niesamowite, bo od pierwszego utworu publiczność śpiewała razem z nami piosenki. Mam nadzieję, że się bawili świetnie, przynajmniej czego my doświadczaliśmy. Wyglądało na to, że jest okej. Okay. Tak. Jest świetna zabawa. Czy słychać było to, że oni na co dzień również śpiewają w takich zespołach? Rany, zdecydowanie. Przede wszystkim znali wszystkie teksty naszych piosenek. I melodie. Naprawdę, to jest fantastyczne. Nie no, niektórzy nawet śpiewali na głosy. Nie no, to jest takie muzyczne spotkanie, bo my też wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na festiwal, gdzie będą zespoły, które również muzykują, więc gdzieś się tego spodziewaliśmy i może nie było to największym zaskoczeniem, ale to jednak zawsze robi wrażenie, kiedy no nasi soliści nie musieli w sumie dzisiaj śpiewać, bo śpiewała za nich cała sala, więc to było mega fajne. Cała sala śpiewa z nami, można powiedzieć. Podczas koncertu mówiliście dużo też o tym, aby walczyć o marzenia, walczyć o swoje życie. Mówiliście też o tym, co też w waszym życiu takim artystycznym się wydarzyło. Jakie macie rady dla młodych ludzi, którzy mają talent muzyczny i może chcieliby w przyszłości żyć z muzyki? To chyba myślę, że ja i Marta mamy takie swoje historie i spostrzeżenia w rzeczy co do tej drogi muzycznej, że każdy z nas osobno może powiedzieć. Ja bym przede wszystkim chciał powiedzieć, żeby właśnie nie zawsze robić na siłę coś. Żeby czasami spróbować odnaleźć to szczęście z tego muzykowania w tym miejscu, w którym się jest. Że czasami, może powiem tak, że to, co nam się wydaje najpiękniejsze, tak jakby czasami to takie najpiękniejsze nie jest. Jak już się to osiąga, to inaczej trochę wygląda, więc przez ja bym życzył im tego, żeby nie zatracili swojego entuzjazmu i takiej świeżości w tej drodze do kariery muzycznej. Jeśli ja bym miała coś dodać, to przede wszystkim to, żeby nie przestawać sobie wyobrażać cały czas siebie w tym miejscu, o którym marzymy, no nie wiem, chociażby muzyki, którą chcemy robić, albo ludzi, których chcemy spotkać, albo tych ludzi, z którymi chcemy pracować, bo naprawdę nie znamy momentu, w którym to się nagle wydarzy i my wielokrotnie marzyliśmy o tym, żeby współpracować z tym, z tamtym, żeby wystąpić w Opolu, w Sopocie, na wielkich scenach. I stało się. I to się stało, a kiedyś nawet nie byliśmy sobie w stanie tego jakoś zwizualizować tak naprawdę, nawet nie widzieliśmy, jak ta scena może wyglądać od drugiej strony, tylko widzieliśmy ją w telewizji na przykład. I nagle to się stało, więc moim zdaniem nie odpuszczajcie i po prostu nie dajcie się absolutnie zmanipulować, róbcie swoje i wierzcie w to, że z tego będzie coś fantastycznego i absolutnie się nie poddawać, bo jak się poddamy, to już dłużej nie ma o co walczyć. Wspaniale. Na koncercie daliście przykład tego, że jesteście zespołem, że jesteście, można powiedzieć, jak rodzina. Sam & Greg są jak rodzina, jak przyjaciele, dużo o tej przyjaźni i miłości też śpiewacie i za to bardzo wam dziękujemy. Czy chcecie kogoś pozdrowić? Mamo! Nie, chciałabym. Mi się wydaje, że wszystkich. Tak, że wszystkich naszych fanów też przede wszystkim. Wszystkie osoby, które przychodzą na nasze koncerty, wszystkie osoby, które kupują nasze płyty i słuchają naszej muzyki. Serdecznie wam dziękujemy i gorąco was pozdrawiamy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mówili dla was Jessica i Zygmunt. Sam & Greg, gwiazda główna 32 Vincentiany. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo.